to dobre. Koniec cytatu. Takie założenie wyjściowe, co decydowało o ograniczonym zakresie recepcji zunifikowanego prawa cywilnego w okresie przedsocjalistycznym, a ujętego w Kodeksie Zobowiązań z roku 1933 oraz w dekretach z lat 1945-46 wzorowanych na projektach przedwojennej Komisji Kodyfikacyjnej. Recepcja ta w konsekwencji pominęła wiele instytucji uregulowanych w prawie zunifikowanym lub przyjęła je w uproszczonej postaci albo zostały one uregulowane poza kodeksem. Spektakularnym tego przykładem może być tak ważna w ustroju gospodarki rynkowej instytucja, jaką jest hipoteka. Otóż nie została ona przyjęta do kodeksu cywilnego z tym uzasadnieniem, że nie należy jej w ten sposób petryfikować, ponieważ jest ona zbędna w ukształtowanym już w pełni ustroju socjalistycznym. W ten sposób przykrojona do potrzeb ustroju socjalistycznego regulacja prawa cywilnego w kodeksie cywilnym daleko odbiega od standardów przyjmowanych w nowoczesnych systemach państw zachodniej Europy. Ponadto zakres stosowania tych norm został istotnie ograniczony przez artykuł 2 kodeksu cywilnego, który zezwalał na odrębną regulację obrotu między jednostkami gospodarki społecznej. Ponadto pominięto w nim prawo rodzinne, ujęte w odrębnym kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Warto w związku z tym przypomnieć, że problematyka prawa rodzinnego stanowi istotny element wszystkich klasycznych kodyfikacji prawa cywilnego i że dopiero ustawodawca radziecki, wsparty doktryną komunistyczną, ustanowił wzorzec odrębnej kodyfikacji dla tej dziedziny prawa, który następnie został pokornie przyjęty we wszystkich państwach tzw. demokracji ludowej, nie wyłączając Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Stało się to jednak wbrew początkowej koncepcji Komisji Kodyfikacyjnej, która dla prawa rodzinnego przewidziała odrębną księgę kodeksu cywilnego, dopiero pod naciskiem politycznym odstąpiła od tej koncepcji. W nowych kodyfikacjach państw postsocjalistycznych, takich jak Litwa, Rumunia, Węgry, Czechy, powrócono do klasycznej koncepcji, myśl której kodeks cywilny obejmuje swym zakresem prawo rodzinne. Kodeks cywilny powinien regulować nie tylko prawo rodzinne, ale także relacje między przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami i konsumentami. Otóż za ową monistyczną zasadą zdecydowanie przemawia wzgląd na spójność i oszczędność przepisów prawnych oraz łatwiejsze ich stosowanie. Tę drogę również obrały najnowsze kodyfikacje europejskie. Dodać jeszcze można, że w państwach, gdzie jeszcze utrzymuje się XIX-wieczna koncepcja dualistyczna, wyraźnie widać proces zanikania doniosłości kodeksów handlowych. Najlepiej ilustruje ten proces ewolucja prawa francuskiego, macierz koncepcji dualistycznej, którą jeden z autorów francuskich scharakteryzował w krótkim stwierdzeniu, że kodeks handlowy z 1807 roku, cytuję, pozostał tylko wspomnieniem. Koncepcja ta jest już realizowana w polskim systemie prawa cywilnego i powinna być także przyjęta w nowej kodyfikacji, jednakże w sposób pełniejszy i bardziej konsekwentny. Należy podkreślić, że w zasadzie tej nie czyni wyłomu kodeks spółek handlowych, ponieważ nie reguluje on stosunków handlowych, to jest między przedsiębiorstwami lub między przedsiębiorstwami a innymi podmiotami, a odnosi się jedynie do struktury i działania określonego typu podmiotów, jakimi są spółki handlowe. Odrębne uregulowanie tej kwestii zgodne jest z ogólnym założeniem polskiego systemu prawnego, polegającym na tym, że struktury poszczególnych typów podmiotów uregulowane są w odrębnych ustawach. Można tylko stwierdzić, że owo prawo o spółkach handlowych nie powinno być nazwane kodeksem. Natomiast treść kodeksu cywilnego powinna uwzględniać owe zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej
oraz odpowiadać aktualnym potrzebom społecznym i gospodarczym. W przeciwnym razie może okazać się, że jest tylko pięknym, ale martwym posągiem myśli prawniczej. Trzy przede wszystkim zjawiska społeczne powinny stanowić podstawę dla kształtowania treści kodeksu cywilnego. Pierwszy to zmiana ustroju Polski, faktycznie dokonana w 1989 roku, a następnie ustalona w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1997. Aktywność oddziaływania zasad konstytucyjnych na treść obowiązujących norm prawa cywilnego została zarazem wzmocniona dzięki przyznaniu Trybunałowi Konstytucyjnemu kompetencji do orzekania o utracie mocy przepisów prawnych niezgodnych z Konstytucją. Po drugie, wstąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej spowodowało konieczność dostosowania polskiego prawa do norm Unii Europejskiej, w szczególności polegającego na uwzględnieniu dyrektyw odnoszących się do obrotu gospodarczego uregulowanego normami cywilnoprawnymi. Trzeba tu także mieć na względzie prace zmierzające do powstania obszerniejszych aktów unifikujących prawo cywilne pod hasłem europejskiego prawa. Po trzecie, zmiany społeczne dokonujące się w społeczeństwie nowoczesnym. W ostatnich kilkudziesięciu latach społeczeństwo, w którym żyjemy, ulega głębokim przemianom. Zwracają na nie uwagę socjologowie. Warto zwłaszcza powołać się na syntetyczną analizę tych zjawisk dokonaną przez profesora Zygmunta Baumana. Autor ten podkreśla, że cechą nowoczesnego społeczeństwa jest nieustanna zmienność i tymczasowość. Na ową jego płynność składa się nieprzywiązywanie się do miejsca i nie dążenie do zapewnienia trwałości i długotrwałej użyteczności zarówno nabytych produktów, jak i innych ludzkich osiągnięć. Dziś życie człowieka polega raczej na stałym ruchu. Szczególnie silnie odnosi się to do sfery życia gospodarczego. Tutaj dawny, stały kapitalizm, w ramach którego i kapitał, i praca były długotrwałe, związane z określonym miejscem, zastąpiony został przez nowy, lekki kapitalizm, który swobodnie przemieszcza się po świecie, korzystając z tej czy innej siły roboczej. Pierwszy koncentrował się na ilości, wielkości, kolonizował nowe miejsca i bronił miejsc już zajętych. Jego bogactwa miały charakter materialny i nieruchomy. Jego organizacja była jasna i niezmienna. Dla drugiego liczy się szybkość i mobilność. Polega na tworzeniu elastycznych struktur i niszczeniu ich w miarę potrzeby. Ponadto autor ten zwraca uwagę na charakterystyczne dla ostatnich kilkudziesięciu lat zjawisko rozerwania przestrzeni i czasu. Dawniej pojęcia te były ze sobą ściśle związane. Przestrzeń można było definiować jako odległość dająca się pokonać w określonym czasie i odwrotnie. Daleko z konieczności znaczyło też długo. Upowszechnienie mechanicznych środków komunikacji spowodowało, że czas podróży przestał być pochodną tylko odległości, a zaczął zależeć głównie od sposobu podróżowania. Możliwość zagospodarowania czasu uczyniła go narzędziem, a kto był w stanie lepiej go wykorzystać, produkując i wykorzystując przestrzeń efektywniej niż inni, wygrywał. Dalszym krokiem na tej drodze jest rozwój sprawnych, wydajnych środków komunikowania się na odległość, zwłaszcza internetu. Każda więc informacja może być przekazywana w dowolne miejsce w ciągu kilku minut. W świecie powszechnej elastyczności i niepewności obejmującej wszystkie aspekty życia, współczesny człowiek odczuwa zagrożenie bezpieczeństwa osobistego i majątkowego. O ile cechą społeczeństwa dawnego kapitalizmu było zaufanie do innych ludzi i instytucji, o tyle dzisiaj jest ono w stanie kryzysu. Wynika z tego ważny wniosek, że regulacja prawna mająca służyć ochronie zaufania między podmiotami musi dziś przeciwstawiać się siłom,
które jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie istniały. Dzisiaj o wiele większym stopniu, zwłaszcza wskutek podziału pracy niż dawniej, skutki działań człowieka zależą od zachowania innych ludzi oraz zjawisk społecznych. Zdarzenia te są zarazem w znacznej mierze nieprzewidywalne. W sferze stosunków umownych trafnie zauważa Piotr Machnikowski, że upowszechnienie elektronicznych środków komunikacji i instytucji bezgotówkowego obrotu pieniężnego umożliwiło dokonywanie złożonych transakcji bez osobistego kontaktu ich uczestników. Rozrost liczby i zasięgu działania rozmaitych systemów wiedzy specjalistycznej powoduje z kolei, że coraz więcej decyzji gospodarczych podejmowanych jest w warunkach deficytu wiedzy o ich rzeczywistej treści i możliwych skutkach. W konsekwencji przy zawieraniu umów rośnie sfera ignorancji i ryzyka związane z osobą kontrahenta, jego uprawnieniami i intencjami oraz technicznymi i prawnymi aspektami samej transakcji, a także dóbr będących przedmiotem wymiany. Nad tym wszystkim unosi się ideologia ochrony praw człowieka, na straży której stoi Trybunał Unii Europejskiej. Do uwzględnienia tych nowych zjawisk oczywiście nie był przystosowany polski kodeks cywilny, którego tworzą koncepcje ukształtowane w XIX i w początkach XX wieku. Przeprowadzona w roku 1990 jego rewizja polegała głównie na usunięciu z niego instytucji typu radzieckiego i włączeniu niektórych przepisów dawnego kodeksu zobowiązań. Jednakże zabieg ten tylko przywraca, i to w niepełnym zakresie, stan polskiego systemu prawa cywilnego sprzed pół wieku. Tymczasem rozwój zachodnioeuropejskiego prawa prywatnego daleko wykroczył już poza te ramy. Dalszy rozwój polskiego prawa prywatnego nie był zdeterminowany jakąś racjonalną wizją przewodnią i polegał raczej na incydentalnej reakcji ustawodawcy powodowanej koniecznością transpozycji do prawa polskiego dyrektyw Unii Europejskiej, zwłaszcza w relacjach konsumenckich. Częściowo te nowe regulacje znalazły się w kodeksie cywilnym, a częściowo w ustawach pozakodeksowych. Transmisja ta głównie polegała na dosłownym, często nie najlepszym tłumaczeniu dyrektyw Unii Europejskiej bez dostatecznej troski o ich synchronizowanie z polskim systemem prawa cywilnego ujętym w kodeksie cywilnym. Wadliwości to można tłumaczyć nadal krótkimi terminami ich implementacji, co stanowiło warunek przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. Nie powinien jednak być to stan trwały, albowiem narusza on spójność systemu prawnego. Dalszym przejawem owej dekodyfikacji polskiego systemu prawa cywilnego jest stworzenie poza kodeksem tzw. ustaw kompleksowych, przybierających niekiedy postać quasi kodeksową. Ich cechą charakterystyczną jest, że mieszają one regulacje typu cywilno-prawnego często w sposób niezgodny z regułami ogólnymi zawartymi w kodeksie cywilnym, z regulacją publiczną prawną, w rzeczywistości wtapiając stosunki prywatno-prawne w więzi prawa administracyjnego lub finansowego. Koncepcja ta opiera się na błędnym założeniu, że w ten sposób można jakoś całościowo uregulować wszystkie problemy prawa odnoszące się do określonego stanu faktycznego, tak jakby uchylona była konieczność stosowania reguł ogólnych właściwych dla danej dziedziny prawa. Realizacja owej, przynajmniej całościowej regulacji w sposób konsekwentny musiałaby prowadzić do powstania nieznośnej ilości kazuistycznych regulacji prawnych burzących sens idei kodyfikacji i to z pierwszeństwem dla administracyjnie. Sprzyja niestety temu faktycznie istniejący priorytet resortowego tworzenia prawa, kojarzący się z aspiracjami poszczególnych resortów do posiadania własnych ustaw, a nawet kodyfikacji
obejmujących swym zakresem sprawy poddane administrowaniu danemu resortowi.